Iwa wieś u podnóża gór Bystrzyckich. Fragment wsi. Zabudowania. Pierwsze zabudowania. Góry Bystrzyckie dzisiaj nieco zamglone. Dziko rosnące żonkile przy drodze. Kolejny fragment Paszkowa. Coraz bliżej gór. Auta z niemiecką rejestracją odwiedzają nas. W dalszym ciągu Paszków. Tej części Paszkowa nie znałem. Byłem tutaj kilkakrotnie w Paszkowie, ale tutaj nie dotarłem. Można powiedzieć, że już jestem dość wysoko w górach Bystrzyckich. Tu na stoku mamy bardzo ładne zabudowania. Troszeczkę niżej zabudowania nowszej generacji. Tutaj jest trochę chłodniej, odczuwa się, bo już jest coraz wyżej w górach jestem. Nieco zdyszany, zbliżam się do końca wsi. To są ostatnie zabudowania. Jeszcze kilkaset metrów dzieli mnie od nich. To prawie już koniec Paszkowa, ale jeszcze nie koniec. Tu od pana, który mieszka w tym budynku, dowiedziałem się, że jest tam jeszcze jeden dom. No i jeszcze trochę pod górę. Chętnie tam podejdę, pomimo tego, że już się trochę zdrożyłem, ale złapałem drugi oddech. I teraz chcę pokazać, jakie widoki tu właśnie z tego miejsca się roztaczają.
Szkoda, jest wieczór i gdyby nie mgła, byłyby bardzo przepiękne i rozległe widoki. Tą bardzo stromą, krętą drogą dotarłem tu. Kilkaset metrów niżej zostawiłem swój pojazd. Szkoda go zamordować, dorżnąć go. Zresztą taka przechadzka to wyjdzie na zdrowie. Jest bardzo wysoko. W pięknym domu, nieco poniżej, jest źródełko, o którym nie wiedziałem. Oto ono z bliska. Jest tutaj data pod spodem, wyryta w kamieniu. 1889 i numer 8. To jest, jak się nie mylę, święty Józef z Dzieciątkiem Jezus. Kapliczka wykuta w kamieniu, taka grota kamienna. Czy może mi pan coś powiedzieć na temat tego źródełka? Jest tutaj data, jakby pan był łaskawy podejść powiedzieć mi. To... Wędrując tą drogą coraz wyżej i wyżej, aż chyba pod niebo, po lewej stronie na stoku góry zauważyłem piękne koniki. Mają tu piękne życie. Luz, wolność, świeże powietrze, las. Na pewno są szczęśliwe. Ten domek jest naprawdę przepiękny. To jest stare budownictwo sudeckie. Pięknie utrzymany, wkoło ogród na różnych poziomach. Otoczenie przepiękne. Jestem tym wszystkim mile zaskoczony. Oto kolejny mój przystanek. Coraz wyżej się wdrapuję i widoki coraz bardziej rozległe. Niestety mgła gęsta. Jestem już bardzo wysoko. Tak niewinnie się zaczęło, a znalazłem się w tym miejscu. W tym niezwykłym miejscu, w Paszkowie. To już faktycznie koniec Paszkowa, od tej strony, ostatnie zabudowania, ostatni dom. Z tego co pamiętam, mieszkał tutaj kiedyś pan Borewicz, nie wiem kto teraz tutaj zamieszkuje. W prawo od tego zabudowania, od tego domu wznosi się dalsza część góry, skarpa góry, która jeszcze nieco wyżej się wznosi. Oto skarpa. Ta góra się jeszcze nie kończy. Widać, że jeszcze nadal się wznosi, ale tam już nie będę szedł, ponieważ tutaj też są wystarczająco piękne budynki. Jest tutaj szereg takich jak gdyby kopców. Ja przypuszczam, że to są pozostałości, po prostu ruiny byłych dawnych domostw, bo Paszków był większy, z tego co wiem. Rozciągał się dalej, było więcej mieszkańców niż w tej chwili i tak przypuszczam, że to są właśnie te kopce, to są ruiny,
domostw. Kolejne widoki, ale teraz już z tej skarpy, z tego wzniesienia. Jest już naprawdę bardzo wysoko, jak na standardy tych gór, tych okolic. W dole piękne widoki. Dalej na horyzoncie również pasma sudeckie. I powracam do tego swojego marudzenia, że jest dużo mgły. To są przecież góry, jest już wieczór. Tutaj się pogoda zmienia i to są także uroki i piękno gór. Powoli będę schodził w kierunku swojego pojazdu, który stąd jest, z miejsca, gdzie się zatrzymałem, jakieś kilometr niżej. Zbliżam się do tego pięknego domku, do obejścia, jakim jest otoczony. Tam jest ujęcie źródełka, takie coś w rodzaju basenu. Poniżej cała infrastruktura, altany, kwiaty, skalniaki. Piękne miejsce w tych górach. Na pewno ktokolwiek będzie tutaj szedł, to sobie obojętnie nie przejdzie, tylko spojrzy na to, a może nawet się zbliży, o ile na to pozwoli gospodarz. Przybiegł do mnie konik, idą następne. Oj, jakie piękne zwierzątka. Co jest zwierzątko? No, żebym wiedział, że wy tu jesteście, wziąłbym jakąś bułę dla was. Tak, tak, piękny jesteś. Piękne zwierzątko. No i co, zawiodłeś się na mnie, tak? Widzisz? Idą następne dwa. Chodźcie, zwierzaki, chodźcie. Chodź, 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 pogłaskam cię chociaż. Chodź, no wąchasz mnie? A tak, sobie zaparskał. Pięknie. Następny idzie. Idziesz się ze mną zapoznać? Chodź, przywitamy się, chodź, chodź. Ciebie też pogłaskam. Też ciebie lubię. Lubię ciebie, zwierzaku. Bardzo ładny jesteś i odważne zwierzę. Tak, piękne zwierzątko, piękne. Tak, no i widzisz, też się zawiodłeś na mnie. Dobra. No to bywajcie, koniki. Wam tu jest dobrze. Tak, ty najbardziej chcesz się ze mną tutaj zaprzyjaźnić. No cześć, komary ich gryzą. Widać roje komarów. Bardzo miłe spotkanie. Od koników maszeruję nadal w kierunku swojego pojazdu. A do pojazdu ho, 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 albo jeszcze dalej. Coś tam majaczy. No tak, to sylwetka mojego motorku. Ja też włączyłem hamulce na obie nogi. Tak, nie z gruszki, nie z pietruszki. Ta moja wędrówka zakończyła się w Paszkowie. Paszków jeszcze ciągnie się dalej, w drugim kierunku, ale tam już dzisiaj raczej nie dotrę. Odłożę to na inny raz. Chyba, że poczekam, przyjadę drugi raz i obydwa filmy zmontuję w całość. No, zobaczę, co mi do głowy przyjdzie. Oto mój pojazd i bardzo, bardzo stroma i kręta droga w dół. I piękne góry, góry bystrzyckie. Przesuwam kamerę w górę. I będę chciał powiedzieć, co jest tam bardzo daleko na horyzoncie. Niestety mgła i niezbyt duże możliwości kamerki nie pozwolą tego pokazać. Ale ja już mówię, co to jest. To jest Kłodzko. To jest początek Kłodzka. Na pewno tego nie będzie widać, ale tak dla informacji podaję.
Kłodzka nie mogłem pokazać, to pokażę część drogi z miejsca, w którym zostawiłem pojazd. Stromy zjazd, ostry zakręt, jeden z budynków Paszkowa, widać tylko dach i wyżej góry, Góry Bystrzyckie. Zając z góry, stromej góry, z kierunku tego, gdzie mieszkał pan Borewicz, skręciłem w leśną drogę. Napotkałem bardzo piękny, stary dom. To jest to budownictwo sudeckie. I przy okazji poznałem gospodarza tego domu, który jest dobrym mechanikiem. Oto pan. O tak. O właśnie, dla znajomych można pomachać. I mieszka ten pan właśnie u stóp tej góry, z której zjechałem. A w ogóle to, tak jak wspominałem, to są Góry Bystrzyckie. We wsi niewielki stawik. Obok stawu bardzo ciekawy gatunek. Ja nie wiem, co to jest. Czy to są kozy, czy to są owce, czy to muflony. Nie wiem. Potężne rogi. Postaram się przybliżyć. Obok drugi osobnik o bardzo gęstej, długiej wełnie. Ależ to piękne. Coś tam grzebie. Co to za stworzenia? To już miał być koniec filmów na dziś o Paszkowie. A jednak nie. Ta wieś mnie wciągnęła. Dojechałem do rozdroża, gdzie wśród potężnych iglaków, trudno mi powiedzieć, czy to są świerki, wygląda mi to na inne drzewa, i tutaj między tymi drzewami znajduje się kaplica. Kaplica ogrodzona metalowym płotem. Zbliżam się do tej kaplicy, żeby pokazać ją lepiej i sfilmować napis. U podstawy kamiennej kaplicy, nie wiem, czy ja to dobrze nazywam, widnieje taki napis. Płaskorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa i dwie postacie pod krzyżem. Powyżej napis. Napis wyryty w kamieniu. Zwieńczenie łukowe. Po bokach dwie kolumny. Również z napisami. Napis pod nią.
piękny budynek Zającówki. Słonko prawie zaszło, słychać koncerty ptaków. Piękne, spokojne miejsce. Już parę godzin temu mówiłem, że koniec filmu o Paszkowie, ale okazało się, że jednak nie koniec. Teraz nastąpi koniec. Ciągle mnie coś fascynowało. Ciągle ta wieś mnie wciągała. To jest koniec wsi, ale już z innej strony. Tak, spoglądam na drogę, którą będę wracał. No, stan tej drogi jest bardzo kiepski. Tutaj nawet czołg by odczuł pewne trudności. Jakoś się tu dostałem. Słonko już zaszło. Jest fajnie.